Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna rozmowa i kolejny gość, Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, pani wiceminister. Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy. Pani minister, dobrze się składa, że się spotykamy, ponieważ akurat dopiero to jest mój pierwszy dzień w pracy po izolacji, ponieważ miałam okazję spotkać się z tym wirusem SARS-CoV-2. Dlatego już z własnego doświadczenia wiem, jak zadziałał system, jak to wygląda i jakie pytania kolejne się urodzą. Pani minister, czy rząd daje radę z tym kryzysem w służbie zdrowia? Pani redaktor, epidemia przybiera tempa, coraz więcej mamy osób zakażonych. Te działania, które są podejmowane, one są reakcją na aktualne potrzeby, aktualną sytuację, jaka w kraju występuje. One są kierowane do konkretnych obszarów. Obecnie na terenie całego kraju mamy strefę czerwoną, w związku z tym te obostrzenia, te wszystkie rygory, które obowiązywały w tej strefie, obowiązują na terenie całego kraju. Staramy się, tak jak powiedziałam, reagować na bieżąco. Coraz więcej miejsc w szpitalach, w tych szpitalach stacjonarnych, które do tej pory działały, wyznaczają wojewodowie. Nowe miejsca dla pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, jak również nowe miejsca dla pacjentów, którzy wymagają wsparcia tlenoterapią, czy też podłączenia do respiratora. W tej chwili takich miejsc mamy ponad 17 tysięcy, niedługo będzie na pewno w granicach 30 tysięcy, a jeżeli będą potrzebne, jeszcze większe, to kolejne łóżka będą uruchamiane, budowane są szpitale tymczasowe, które mają również przyjmować leczenie tych pacjentów. Dostarczamy sprzęt do szpitali, głównie tutaj jeżeli chodzi o respiratory, jak również inny sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia, do leczenia tych pacjentów. Oczywiście wszystko zależy od nas, w jaki sposób ta pandemia będzie się rozszerzała. Mam nadzieję, że ta dyscyplina społeczna, oczywiście te nowe obostrzenia, które wprowadzone zostały w ubiegłym tygodniu, w perspektywie 2 tygodni zaowocują zmniejszeniem ilości zakażeń. Pani minister, ja też mam taką nadzieję, natomiast niestety pojawiają się takie głosy osób, które mają wynik pozytywny tego, jeśli chodzi o wirusa SARS-CoV-2, że często te osoby, no niestety, podczas izolacji są pozostawione same sobie, jak pani to skomentuje. Szanowni Państwo, została zmieniona strategia, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami zakażonymi, jak również tymi, którzy manifestują pierwsze objawy, wstępne objawy i wymagają diagnostyki. Do tej opieki zostali włączeni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego też osoby, które u siebie rozpoznają pierwsze objawy choroby, takie jak temperatura, jak kaszel, jak być może i duszność, czy utrata smaku, powinny jak najszybciej skontaktować się telefonicznie, i to podkreślam z naciskiem na telefonicznie, skontaktować się z swoim lekarzem rodzinnym, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Każdy z nas ma raczej dokonany wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i tam powinniśmy się skontaktować. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje, czy te objawy są już objawami, które mogą sugerować zakażenie, czy to jest po prostu zwykłe przeziębienie, czy jakaś infekcja paragrypowa. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo skierować na test w kierunku koronawirusa i po uzyskaniu takiego skierowania, oczywiście to jest bez jakiegoś konieczności wizyty w przychodni, bo lekarz kieruje w systemie informatycznym na test. Możemy się udać do punktu drive-thru, jednym z kilkaset w naszym kraju i tam mieć wykonane badanie. I po wykonaniu tego badania czekamy na wynik. Jeżeli jest wynik dodatni, to lekarz rodzinny dalej powinien sterować opieką nad tym pacjentem. Tak zostało to zdefiniowane w najnowszej strategii i mam nadzieję, że te wytyczne są, czy też będą przestrzegane. Pani minister, ta nowa strategia mówi również o tym, że czas izolacji to jest 10 dni. Czy to jest wystarczające, aby osoba zakażona wirusem mogła się wyleczyć? Szanowni Państwo,
mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Mówimy o kwarantannie i mówimy o izolacji. W kwarantannie rzeczywiście pacjent może przebywać 10 dni. W kwarantannie przypomnę, że to są osoby, które są to osoby z kontaktu. Nie mają potwierdzonego wyniku dodatniego, jeżeli chodzi o zakażenie koronawirusem. I w przypadku nie pojawiania się żadnych objawów, po 10 dniach te osoby opuszczają kwarantannę. Jeżeli w izolacji znajdują się osoby, u których stwierdzono pozytywny wynik testu, bądź też manifestują objawy choroby. I w tym momencie sposób postępowania, sposób czy decyzje, jakie będą podejmowane w stosunku do konkretnej osoby, podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli nie występują żadne objawy choroby, bo wiemy, że 80% przypadków przebiega bezobjawowo, czyli nie ma najmniejszych objawów choroby, to w takim przypadku rzeczywiście te osoby mogą opuszczać kwarantannę. Oczywiście po konsultacji telefonicznej, nie, przepraszam, izolację, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z lekarzem rodzinnym. Ale czy to natomiast oznacza, bo to pytanie pojawia się, objawy, pani minister, ale to ja zapytam, bo to pytanie pojawia się również i u mnie w pracy. Czy te osoby będą zarażać? Pani redaktor, badania, które do tej pory są publikowane, to są doniesienia naukowe, światowe, no, tutaj wskazują na to, że po tym okresie ta osoba nie jest groźna dla pozostałych, w sensie takim, że nie powinna, nie zaraża. Natomiast jeżeli były objawy choroby w trakcie tej izolacji, to w tym momencie decyzję będzie każdorazowo podejmował lekarz. Po ustąpieniu objawów chorobowych, po kilku dniach konsultacja lekarska, jeżeli będzie potrzebne wykonanie testu, to taki test. Natomiast tutaj należy dokładnie poddawać się wskazaniom lekarza. Pani powiedziała bardzo ważną rzecz o teście. Po izolacji, na koniec izolacji, wykonujemy czy nie wykonujemy, bo ja osobiście się przyznaję, że mnie lekarz na test ten ponowny nie skierował. Jeżeli nie było przebiegu objawowego, to w tym momencie ostateczne decyzje podejmuje lekarz. To lekarz przeprowadza wywiad, lekarz ocenia cały przebieg procesu izolacji, ocenia stan zdrowia tej osoby, którą się opiekuje i on ostatecznie podejmuje decyzję o tym, czy powinny być testy, czy nie. Powtarzam jeszcze raz, że jeżeli przebieg jest bezobjawowy, to w tym momencie decyzja lekarza może być taka, że nie wykonujemy testu. A jeżeli jest objawowy? To tak, pani redaktor, decyzję podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, więc jeżeli stwierdzi, że jest konieczne wykonanie testów, to takie testy są wykonywane. Czy powinniśmy zwrócić uwagę już później, po tym czasie izolacji, czy też kwarantanny, na dbałość o swoje płuca, czy też serce, bo wiemy, że ten wirus, no wszyscy lekarze mówią, że ten wirus, on może doprowadzić do powikłań, ale nie tak od razu, tylko po kilku miesiącach dopiero. No na pewno wszystkie osoby, które przebyły chorobę COVID, powinny się samokontrolować, jak również w przypadku pojawienia się jakichś niepokojących objawów, skorzystać z konsultacji z lekarzem, lekarzem najczęściej, najwcześniej lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i to też po raz kolejny przypominam, najwcześniej w formie telefonicznej. Szanowni Państwo, my z koronawirusem mamy do czynienia od kilku miesięcy. Tych ozdrowieńców mamy coraz więcej, tak naprawdę jeszcze nie mamy przeanalizowanego w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej wpływu zakażenia koronawirusa na późniejsze zdrowie konkretnych osób. Wiemy, że te osoby, które przechodziły ciężko, które miały rozległe zapalenia płuc, potwierdzone na przykład badaniami tomograficznymi, to te osoby mają później no, wydolność, jeżeli chodzi o wydolność oddechową, znacznie mniejszą niż przed chorobą. Również prowadzone są obserwacje, analizy w kierunku właśnie wpływu tej choroby na serce, na pozostałe układy. Mówimy też, tutaj szczególnie obserwujemy, jeżeli chodzi o wpływ na nerki. Te wszystkie informacje to będziemy mieli zapewne w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego że te obserwacje wymagają pewnego czasu. My tych pierwszych ozdrowieńców mamy dopiero od kilku miesięcy. Wiemy,
że na przykład u dużej grupy tych ozdrowieńców przeciwciała, które nabyli w trakcie przebiegu choroby COVID, te przeciwciała po kilku miesiącach zanikają. Tego też na początku nie wiedzieliśmy. W tej chwili już mamy takie dane, ponieważ są prowadzone badania ozdrowieńców i okazuje się, że po kilku miesiącach te przeciwciała w ich organizmach zanikają. Czyli możemy po prostu drugi raz się zarazić. Bądźmy ostrożni, ale pani minister, jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Czy spodziewamy się w tym tygodniu kolejnych obostrzeń? Pani redaktor, pamiętajmy o tym, że już dwa tygodnie temu zostały wprowadzone pewne obostrzenia, chociażby nawet dotyczące strefy żółtej, gdzie cały kraj był strefą żółtą i byliśmy zobowiązani nosić maseczki, zakładać, zasłaniać usta, szczególnie przestrzegać tych zasad dystansu społecznego. Więc miejmy nadzieję, że w tym tygodniu, bo to jest ten moment, kiedy powinny pojawić się pierwsze efekty tych działań. To, co powiedział pan minister Niedzielski, ten tydzień będzie kluczowy. Jeżeli zaobserwujemy obniżenie tej transmisji wirusa, to będzie świadczyło o tym, że te restrykcje, które zostały nałożone, działają i trzeba je przestrzegać po to, aby rzeczywiście doprowadzić do wyraźnego zmniejszenia. Natomiast no, jeżeli się okaże, że ta ilość narasta, to na pewno będzie to sygnał, że trzeba się zastanowić nad jeszcze oszczędniejszymi restrykcjami. Wczoraj ponad 11 tysięcy nowych zakażonych SARS-CoV-2. Taką liczbę podało Ministerstwo Zdrowia na dzisiejszą. Czy już pani nam zdradzi, czy jeszcze nie? No jeszcze badania, jeszcze wyniki spływają. Ja przypomnę, że zbieramy dane z wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, z systemu również laboratoriów diagnostycznych, które są w sieci prywatnej. To wszystko spływa w ostatnim momencie, bo chcemy podawać Państwu wiarygodne dane. W związku z tym no, w tej chwili jeszcze nie możemy Państwu podać, ale no, miejmy nadzieję, że ta liczba nie będzie aż tak duża, że będzie już dzisiaj do rozmów na temat zaostrzenia tych wszystkich wytycznych. Bardzo pani dziękuję. Państwa i moim gościem była Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. Dziękuję jeszcze raz. A już za chwilę, drodzy państwo, Magdalena Sroka i Paulina Matysiak. Do zobaczenia.